może tak to określę. Kurde, można powiedzieć, trochę tak? Byłeś uzależniony od gier komputerowych. No, chociaż znaczy, to za tak, daleko. No, jeżeli nic poza tym nie robiłem, wszelka aktywność fizyczna była mi obca i te dnie i noce upływały na graniu, na strzelaniu do... Któryś wieczór spędzony przy piwie, bo jak się grało, to i było piwko. Więc pewnie jakaś taka dziwna myśl człowieka naszła, kurczę, i taka nostalgia, że życie mija. 40. Kupiłem rower, nabyłem rower, nie miałem roweru, bo po co mi rower, jak gram w gry. No tak. Czyli nabyłem rower za 300 w komisie. Ten rower towarzyszy mi do dzisiaj w tych moich podróżach i to też jest dość taka ciekawa rzecz, bo nie mam karbonu, nie mam jakiegoś full sprzętu i jeżdżę na takim starym rzęchu, za przeproszeniem. Druga sprawa, Gruzini się źle wypowiadali o Azerach, przepraszam, o Ormianach. No i teraz pomyślałem, skoro oni tak mówią źle o Ormianach, że oni są fajni, Ormianie źli, to jedź stary, zobacz do tych Ormian, jak to rzeczywiście wygląda. Więc kolejna wyprawa była do Armenii. Nie zauważyłem tych zon, zakazów, no i wjechałem do tej strefy, kurde, przygranicznej, nielegalnie. Tam mnie zatrzymali Rosjanie, tam się zaczęły przesłuchania, tam, kurde, przyjechało FSB, tam mi groziło 5 lat więzienia i w ogóle uznali mnie za szpiona. No i faktycznie się udało, a miny ludzi mijanych po drodze, powiem ci, że bezcenne. Wszyscy opatuleni, jeszcze w ogóle taka zima, ja pierdzielę, każdy w tych, wiesz, tego. A tu sobie idzie koleś w tych spodenkach w ogóle wyluzowanych. Nie ma, kurde, nic, nie, jest śnieg. Ja mówię, co my tu, gdzie my tu, co będziemy jedli, pili? Ja mówię, no co, no śnieg se utopimy na maszynce, zrobimy sobie zupkę chińską, ale jak to? Ja mówię, no przecież chciałeś zobaczyć, jaki jest mój świat w podróży. Lata 1910-1920. No tam co, no przyjeżdżają, kurczę, Syberia, tajga, macie tu sikiery, zbudujcie sobie jakąś wioskę, zbudujcie sobie domy. No i tak przeżyli ponad te 100 lat i do dzisiaj kultywują polskość. W nocy budzi mnie wycie. Szakale wyją bardzo przeraźliwie. Więc jak usłyszałem to wycie, to już była masakra. No i teraz to wycie, no ale to wycie jest gdzieś daleko, więc spoko, może nic się nie stanie. Za chwilę wycie jest bliżej. No już nie jest spoko. Za chwilę coś uderza w namiot.